No i witajcie ponownie. Pokazywałem już wam błędy z maglownicy w Audi Pierońskim. No i teraz słuchajcie, pozwoliłem sobie wrócić do tematu, żeby wam pokazać, co z tą pompą zrobić. Tak wygląda właśnie ta maglownica wyjęta z tego nieszczęsnego pojazdu, w którym tego wspomagania nie ma. Słuchajcie, to już był pojazd robiony. Ktoś tą maglownicę pomalował, nie wiadomo po co. No i przede wszystkim bardzo ważna rzecz, słuchajcie, tu widać wyraźnie ślady kleju niedoklejone, które są. No, farba zaznaczona. Widać miejsca takie, w których tego kleju nie ma. Także niestety będę się musiał dostać do środka, bo tak na weekendzie, gdzie bym nie chciał, to niestety nie znajdziemy maglownicy nigdzie. Do weekendu mam czas. Także słuchajcie co, no trzeba się wziąć za rozebranie. To jest to właśnie połączenie z tymi od 500, które mówiłem, brak komunikacji. Tu macie czujnik skrętu, żebyście sobie go nie uszkodzili, obrotu tego z kierownicy. To co mówiłem, co zielone jest, słuchajcie, z tej dolnej kostki tu wypłynęło zielone. Ten pin tutaj dolny jest zielony, ten który jest od dołu teraz, o, widać nawet. A więc jest wniosek jeden, że ktoś tę pompę robił, źle ją, nierzetelnie zrobił, jest rozszczelniona, no i dlatego niestety dostała się woda i ją zjadła. Tu po tej stronie przychodzi wysokoprądowe zasilanie, dwa bieguny, tu przychodzi kostka do skrętu, ta od dołu, i tu od góra już komunikacja do komputera, do sterownika, która leci już do OBD. Także co, no słuchajcie, bierzemy się za rozkręcenie tego dekla. Muszę niestety to ściągnąć. Jak rozkręcę, to nie będę teraz zajmował waszego czasu. Rozkręcę i pokażę wam za chwilę. Także biorę się za rozbieranie. No słuchajcie, śruby podkręcałem. Tu są te śruby takie, które są na Torxa. No i otwieramy. Nie otwierałem go, tylko puknąłem delikatnie, żebyście nie musieli czekać na otwarcie. No i zaraz zobaczymy. Jest. Jedna śrubeczka została. Okej, dobra. No słuchajcie, mamy silnik zdemontowany. Macie zasilania do tego silnika. Ślady wody oczywiście widać, że były. Tutaj słuchajcie, jest uszczelnienie, tam się woda nie powinna dostać. Teoretycznie. Ale dostaje się niestety do sterownika. No i dobra, bierzemy go na stół. I teraz na stole musimy bardzo delikatnie ten dekielek tutaj, który jest, rozłączyć od... No, i widać jakby kulawo poklejony, nie solidnie. No właśnie, tak to wygląda. Dobra. Biorę się za rozbiórkę i spotykamy się za chwilę. No i dobra, słuchajcie, moduł jest rozebrany. Ja wam zaraz wytłumaczę detale, jak rozebrać. Natomiast słuchajcie, no co tu dużo ukrywać? Zobaczcie. Tak to właśnie, kurczę, wygląda. Skutki, jak ktoś źle coś zrobił. Dobra, oglądamy elektronikę w środku. O, no i wszystko widać, wszystko jest, słuchajcie, jasno. Zobaczcie. Jedno wielkie zielone bagno. I nazwa. Dobrze, dobry zwyczaj. Może nie nazwa, tylko hasło. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Tutaj widać oko w tym miejscu. O, tu przede mną, słuchajcie, w rękawiczkach jestem, bo się nie upierdzielić. Natomiast słuchajcie, tutaj jest zjedzony pin na zasilaniu. I pominę te piny, które są, słuchajcie. Jak chcecie otworzyć taki dekielek, to zobaczcie. On jest normalnie w życiu takim, o teraz będziecie widzieli, takim jednym wielkim zgrzewem. Natomiast rozcinacie dookoła go nożykiem. Tak jak widzicie tu po tej stronie. O, żebyście wiedzieli, gdzie są piny. Tu są po tej stronie piny. Żeby, słuchajcie, te piny rozpiąć z
spokojnie, nie musicie się martwić bardzo, dlatego że te piny, słuchajcie, wkładacie sobie śrubokręcik przez szczelinę, każdy z nich rozszerzacie. Tego wam, słuchajcie, nikt nie powie. W żadnym serwisie wam tego nie zdradzą, bo i po co, to jest ich kasa. Moja nie, więc dlatego, słuchajcie, no ja wolę się podzielić z wami, nie dajcie się naciągać na koszty. Natomiast, słuchajcie, rozszerzacie te piny śrubokręcikiem, po czym wypluwacie każdy z tych drucików, czyli robicie to w tej pozycji, jak macie dekielek założony, o tak, rozszerzacie te piny, ściągacie, potem możecie, słuchaj, te piny możecie sobie przedłużyć jakimś przewodzikiem, polutować po kolei, jak jest jeszcze co polutować, to jest kolejna sprawa, nie? Natomiast tutaj no, ogólnie była zrobiona tragedia po prostu. Jakaś tragedia była, która się zrobiła, woda się dostała, zjadła elektronikę. Czy to jeszcze wystartuje? Nie wiem. Czy kasa będzie? No właśnie. To jest najgorsze. No ale cóż, słuchajcie, ja się nie poddaję, to jest takie motto. Trzeba zawsze działać. Słuchajcie, co teraz z tym robię? Podzielę się z wami taką informacją, bo nie wiem, czy wystartuję, więc nie wiem, czy będę też później miał okazję, żeby wam to nagrać dalej. W pierwszej kolejności, jeżeli mamy takie coś, słuchajcie, rzucam to do dwanienki ultradźwiękowej. Jeżeli nie macie, to no troszkę szkoda, nie? Natomiast wrzucać się do wanienki, jak nie macie wanienki z ultradźwiękami, to zróbcie tak, że włóżcie sobie wężyk z powietrzem, żeby ból robił, żeby ruch powietrza był, woda ciepła. Nie macie chemii, szkoda, ale jakiś punkt do naczyń rzućcie, bynajmniej nie dimmer, słuchajcie, no nie róbcie takiej katastrofy. No i co, no i słuchajcie, to trzeba generalnie pomyć, to wszystko się musi domyć. Dlaczego nie dimmer? Dimmer jest, słuchajcie, aktywny, żrący, to jest kwas i on pozjada wam wszystkie piny, te, które są tutaj, wszystkie tam przełącza. Kondensatory, słuchajcie, są szczelne, więc tutaj się nic nie stanie, o to się nie martwimy. Tam gdzieś pod spodem powinny być tranzystory do wysterowania tego silnika bezszczotkowego. Myślę, że to są chyba te tutaj, które są powtapiane. Wszystkiego się nie da wiedzieć. Ale tak, dokładnie mamy raz, dwa. No, dokładnie tak, tu tranzystory mamy. Później sprawdzimy, czy one są dobre. Natomiast no w pierwszej kolejności, słuchajcie, musimy doprowadzić te piny tutaj. Tu jest pin, który jest od tej hybrydy upalony. Więc to będziemy musieli odtworzyć. O, teraz będziecie widzieli, przepraszam. Także generalnie, słuchajcie, no troszkę wiedzy potrzeba, żeby takie coś móc uratować. Te przyłącza, które są troszkę takie zjedzone, powyrywane, się bardzo nie martwimy, dlatego że po wyczyszczeniu one są miedziane. O, teraz widać, te piny są miedziane, słuchajcie, i po wyczyszczeniu można je spokojnie polutować. Problem generalnie robi się taki, że jeżeli to pracuje pod prądem, to wiadomo, że upala nam zasilanie. Upala zasilanie, upala masę, no to co może upalić, to jest wysokoprądowe, co woda może zrobić, spustoszenie. Generalnie, słuchajcie, elektronika, która jest w tych wspomaganiach zamontowana, nie pada. To od razu mówię, elektronika nie pada, może się upalić ewentualnie któryś pin z tych pinów, słuchajcie, aluminiowych, które są. One są też do odtworzenia, do zrobienia, natomiast elektronika jest zalana cała w żelu, w wodzie, także tutaj się praktycznie rzecz biorąc nic nie dzieje. Także słuchajcie, no nic, nie będę waszego czasu teraz blokował. Zapytam, czy mają wannę, jak mają wannę. Jakąś chemię, to powinni też mieć. I co? No i na tym się chyba kończy na aktualną chwilę mój etap, bo żeby to polutować, niestety będę musiał dotrzeć do siebie, siąść do biurka, żeby to poprowadzać. Już pokażę wam, co było naprawiane w tej pompie. Poprzednio, słuchajcie, znalazłem punkcik tak na chybcika, nie? Zobaczcie. Odpadła masa zasilająca. O, tutaj jest masa, albo pin zasilający, jeszcze nie wiem, o tu w tym miejscu. O, widzicie, ten pin był polutowany. Czyli przez to ta pompa kiedyś padła i była regenerowana. Tylko na tyle kulawo się ktoś nie poświęcił, że nie zasilikonował jej i dostała się niestety woda. O ile tu się woda nie dostaje, przez producenta zrobione wyjście na silnik, o tyle tu się dostała. Także co, idziemy, kąpiemy, wyprowadzamy te piny. Jak, słuchajcie, wystartuje, to wam się pochwalę, że wystartowało.
jakimś tam kolejnym filmikiem, a jeżeli nie wystartuje, no to niestety się mówi trudno życie. Także nie bójcie się otworzyć zakielek. Te piny sobie po prostu później trzeba powyczyszczać elegancko. Powyczyszczać je szczoteczką miedzianą, wyskrobać, polutować elegancko przewodziki. Przewodziki elastyczne, żeby to można było tutaj spokojnie później poskładać do środka. Nie martwicie, że któryś nam pin tutaj wyskoczy z tych pinów, bo one idą o tak. Także do zobaczenia. A jak słuchajcie, filmik się komuś przydał ogólnie, to proszę łapaczkę w górę, jeżeli to możecie chociaż zrobić dla mnie. Subskrypcję sobie włączcie, będziecie wiedzieli na bieżąco, co jak działam, jak to wyszło dalej. No i co? Do zobaczenia gdzieś tam dalej. Dziękuję.